No dobra. Hej! Witam Was dzisiaj, dziewczyny, na moim kanale. Jest ze mną Ania z kanału Shadow. I dzisiaj właśnie spotkaliśmy się w tym celu, żeby nagrać razem film. I chciałybyśmy nagrać taki challenge, który się nazywa Makijaż na ślepo. I właśnie polega on na tym, że ja i Ania również będziemy wykonywały nawzajem sobie makijaż, ale po prostu z zawiązanymi oczami. No i będzie tylko to z masłem, naprawdę. Tak, to fikuś, słuchajcie, naprawdę. Ja wiem, przy naszym talencie. Ja wiem, że to jest buka z masłem, naprawdę. Tak, i właśnie. I teraz może wytłumaczę pokrótce jakby zasadę tego wszystkiego, ponieważ my tutaj oczywiście wspólnie ustaliłyśmy najpierw, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc w ogóle musisz się przysunąć, bo coś jakoś dziwnie ci widać. O. No, bo oczywiście musiały być zasady takie, żeby było sprawiedliwie, prawda? Żebyście wy mogli jako widzowie i widzowianki ocenić zakres umiejętności każdej z nas. No więc ustaliłyśmy, że każda z nas będzie miała do wykorzystania, powiedzmy, ten sam zestaw pędzli pi razy oko. Będzie miała do wykorzystania podkład, czyli będziemy nakładać na twarz podkład, puder, bronzer, róż, rozświetlacz, ewentualnie róż tak opcjonalnie. Cienie, rzęsy, brwi i usta. I usta. I ustaliłyśmy, że nie będziemy malowały, ani podejmowały nawet próby malowania kreski, ponieważ po prostu chciałybyśmy oszczędzić nawzajem swoje własne oczy, no i jeszcze trochę, jeszcze trochę pożyć z oczami. I mieć co malować. No, my jesteśmy obydwie takie, wiecie, maniaczki. W ogóle zapraszam Was serdecznie na kanał Ani, ponieważ tam możecie znaleźć bardzo dużo ciekawych i obiektywnych, moim zdaniem, recenzji i jakby takich, można powiedzieć, streszczeń, o tak bym powiedziała bardziej, dotyczących różnych produktów. I ja właśnie na przykład dzięki Ani zakochałam się w produktach Color Tattoo od Maybelline i postanowiłam, że chcę je mieć wszystkie. To jest miłość, naprawdę. Tak. Miłość. Więc jeżeli Wy chcecie się również zakochać w produktach Maybelline albo innych, to zapraszam do Ani. I my wychodzimy właśnie z ostrości. Co chwilę? Pstryk! Bang! Huhu! I oczywiście, jak to zawsze u Laury, długi wstęp, no ale to już nie obetniesz. No, ustawia się. Nie wiem, jestem rozmyta cały czas. Tak, no ja też. No nie wiem, o co mu chodzi w ogóle. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego naszego challenge'u, to zapraszamy Was do oglądania. I jeszcze jedna taka rzecz, na koniec już naprawdę obiecuję, już nie będę więcej gadać, że chciałabym Was prosić o to, abyście Wy oceniły wykonanie mojego makijażu na ślepo i makijażu, który wykona Ania. Ania wykona ten makijaż na swoim kanale i ten link znajdziecie pod moim filmikiem. Natomiast ja wykonam ten makijaż, wiadomo, na swoim kanale i z kolei link do tego makijażu wykonanego przeze mnie znajdziecie u Ani pod filmikiem. Więc odwrotnie. Co odwrotnie? Nie. Znaczy tak, dobra, tak. Przepraszam. Spoko. Sorry. No i właśnie za chwileczkę Ania mi zawiąże oczy i ja będę tutaj działać, więc trzymajcie kciuki, bo ja naprawdę bym chciała jej zrobić fajny makijaż, tak. Bez kitu Wam mówię, chciałabym zrobić, tak, łapcie w górę i oglądamy. I ocencie, która lepiej mamy na ślepo, tak. Uwaga, narzędzie. Uwaga, mamy narzędzie, czyli naszą piękną chustę. Uwaga. O kurde, ciemność totalna, nie da się podglądać. No, mam się odwrócić? Wow. Widzisz coś? Nic, coś ty. Okej. Okay. Wszystko w porządku? Tak. No to okej. Okay. Wszystko w porządku. Nawet, szczerze powiedziawszy, że nie mogę nawet otworzyć moich oczu. No świetnie, nie, to chodzi. Tej opasce. No to, to co? Dajesz radę. Tak. Muszę najpierw sobie ciebie zmacać. Twoją buźkę. Dobrze, że cię na nim widziałam, nie? Bo to tak trochę cienne szkoły było. Wyszło coś? Tak. Odpowiednio? Czekaj chwilę, bo muszę zmienić ostrość, wiesz? Ach, jak przyjemnie. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, o co chodzi. W domu. Feels like home. Powiem ci, podkład smakuje całkiem dobrze. Poważnie? No. A czekaj, masz oko, przecież tak w oku ci smakuje? Nie, boi. Masz go. Na zębach też. Ja walczę o wybieleń. Nie kazałam ci obiedzie twardej buzi. Ej, nie wzięłam ci żadnej pomadki. Mhm.
No i co teraz? Nie wiem, czy mam to traktować jako szczęście? Czy mam ci jakąś wyciągnąć? Mogę ci wyciągnąć, jak chcesz jakąś. Dołożyć. No ja bym chciała, ja chciałam wziąć czerwoną właśnie z mojej, tą 15 z Golden Rose. Czekaj, to ja mam Katie, to ci dołożę z mojego kufra. Dobra, teraz sobie pomogę trochę... jednak. Rączką, bo tak, no bo jednak rączka to rączka, nie? Dziewczyny, jak mi idzie? Fajnie? Jesteś superstar. Ale wypas. Fajnie, nie? Nigdy w życiu nie byłam tak super pomalowana. Nigdy więcej nie będziesz, to jest najlepsze. Jak to nie pomalujesz mi już, jak cię poproszę? Pomaluję cię, ale nie zamkniętymi oczami. Dlaczego nie? Bo nigdy więcej mnie o to nie poprosisz. A skąd wiesz? Bo wiem. A jak ja bym miała takie marzenie? No to może na łożu śmierci może ci je spełnię kiedyś. Tak. Dobra. W ogóle... Pokaż się może naszym koleżankom, widowiankom, jaką masz piękną facjatkę. Chyba cię ubrudziłam właśnie. Spoko, zostawię ci koszulkę do prania. Dobrze. Korektora też nie mam. Czy mam użyć tutaj swojego magicznego kufra i cię wspomóc? Tak, poproszę. Oczywiście. Jestem nieprzygotowana do zajęć. Dodaję korektor i szminkę, bo Laurita zapomniała. Tak, roztargnieli. Tak. I teraz Laurita sobie musi to znaleźć. Bo Laurita, jakby to było jej, to sobie to ustawiła po swojemu. Tego nie potrzebuję. Taki, to powiem wam, że to też jest fajny challenge, żeby zgadywać po zmacaniu, co to jest? Gdzie ona jest? No jestem. Gdzie jest ta Ania? Tu ma dołki. Tu mam dołki, to ciekawe, czemu marujesz mnie gdzie indziej? Zaraz się przerzucę. Tu czekajcie. Bo ja muszę, o. W ogóle to... To planujemy z Laurą jechać do Krakowa i spotkać się z naszymi super dziewczynami z naszej grupy, które serdecznie wszystkie oczywiście pozdrawiamy. Mhm. Tak. I tak więc wybieramy się właśnie na takie spotkanie. Mamy nadzieję, że będzie nas jak najwięcej. I co? I może na przykład vloga zrobimy z tego wyjazdu. Nie, no na pewno zrobimy tak, vloga, także na 100%. Wyczekujcie, pod koniec maja będziemy w Krakowie. Jeśli oczywiście ktoś ma ochotę się z nami spotkać, to dajcie znać. My zrobimy chyba takie wydarzenie ogólnie, bo tak. Jest dużo osób właśnie, które pisało, że też by chciały się z nami widzieć. No i... Kurde... Trzymaj się kobiety, żebym ci oka nie wydłubała tym korektorem. No, i ja tak gadam se, nie, a w ogóle o ile to jest korektor, nie, ale chyba ja nie wiem, bo ja wolę się nad tym nie zastanawiać, co to jest. Dobrze. Co będzie, to będzie. Okej. Okay. No i co, o czym ja mówiłam? Aha, o wydarzeniu. Że dużo osób właśnie się o to pytało, no i tak sobie pomyślałam w sumie i później też o tym właśnie mówiłam Ania się chyba ze mną zgodziła, o ile pamiętam. Oczywiście. Że właśnie w związku z tym, że jest dużo osób, które też tam właśnie mieszkają w okolicach, albo na przykład ten Kraków jest takim punktem zbornym, bo każdy tam ma w miarę blisko i z tych osób, które akurat konkretnie były zainteresowane. A poza tym jest fajne, po prostu klimatycznie tak. I jest tam okej. Okay. Dokładnie, zwłaszcza, że to już będzie też taka pora, że będzie w miarę ciepło, więc myślę, że... Wyjedziemy rano, wrócimy wieczorem, tak. Zobaczymy jak Laurze poszedł ten korektor. No, pokaż. Po prostu czuję się jak Chineczka normalnie taka. Jak Chineczka? No, bez oka w sensie. Jak bez oka? No, zobaczysz kochana. O, uwaga, teraz puder idzie, który jest w ogóle za ciemny dla Ani. Okej. No ale spoko. Damy radę. W końcu są to nowe trendy. Makijażowe, więc no wiecie o co chodzi. Ale przynajmniej ładnie pachnie. No, nie pachnie jak babcia. Mhm. Kojarzy mi się z zapachem takiego olejka do opalania, czy mleczka, jakiegoś takiego olejka, olejku, nie wiem. To puder z paele. Ładnie pewnie. Ja patrzcie, jak ja się wczuwam w ogóle, czaicie bardzo? Może ktoś będzie chciał do mnie przyjść na makijaż, jak zobaczy, jaki ja mam talent.
Serdecznie pozdrawiam naszą koleżankę z grupy Alicję, która właśnie dzisiaj napisała na Facebooku, że w ogóle jej marzeniem czy coś w tym stylu jest, żeby ją pomalowała Laura. To być może zmieni zdanie po tym makijażu, który dzisiaj będzie miała okazję zobaczyć na naszej przepięknej Ani. Czy powiem ci tak, że czuję się porządnie zagruntowana, to na pewno. Tak? Podłoże jest mega przygotowane. Dobra, to teraz może przejdę do nałożenia... Czekaj, to nie to. Znowu to samo. Idź tam. Czy to jest hakura? Nie. To jest hakura. Co podkładasz tak pod oczy, co na mnie jakbyś widziała? Nie, nic nie, nie, nic nie widzę. Ja mam zamknięte swoje oczy, bo ja nie jestem w stanie ich otworzyć, tak to jest ściśnięte. Bardzo dobrze. Także absolutnie... Zobaczysz, jak potem będzie, jak ściągniesz tą opaskę, to będzie światło. Krecikowo. Mega. Teraz w ogóle mam super, specjalnie wziąłam taki puder mocny, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale specjalnie wziąłam taki puder mocny z Sephory, który w ogóle ma jeszcze taki chamski ceglany kolor, bez nadziei, po prostu to będzie u mnie w projekcie buble, więc wyczekujcie. Najgorsze to może być, ale ja właśnie to nałożę Ani, nie za złośliwości do jej osoby. To jest takie ale... make-up from Russian to będzie, tak, tak wiecie. Make-up from nie wiadomo skąd. Rybka. Make-up zrobić ci rybkę? Tak, zrób rybkę. Make-up from... idź stąd, nie wiadomo skąd. I właśnie teraz Ania będzie miała nałożone... Brązer w uszach. Brązer w uszach. Drugą bradę mi tu, proszę ściemnić. Trochę tutaj Ani właśnie poprawimy. Czoło. Skronie. Czoło, 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 czoło. Może jeszcze nawet jej nos wykontruję. Bo... Ale ja nie tak, bo ja będę jeszcze dłuższy. Garba mi zlikwiduj od frontu, od frontu. Dobra! Ja właśnie mówiłam ostatnio w filmiku, że wszystkie laski sobie dają rozświetlacz na środku nosa, a ja sobie daję brązer, bo po prostu masakra. Chcesz zlikwidować garbusa? Chcę zlikwidować nos. No. Dobra. Ja nawet nie wiem, jak ten pędzel mam złapać, bo w ogóle prawie go nie czuję. No dobra. mam wizję tego, jak pięknie moja modelka wygląda właśnie. Znaczy powiem ci tak, z daleka wygląda to całkiem nieźle. No, jak opalona w Turcji. Z daleka nieźle. No dobra. Okej. Okay. Uśmiechnij się. Kojarzysz te takie drewniane laleczki, laleczka w laleczce, laleczka w laleczce? Matrioszki takie? No takie, no. Trochę tak się no, czuję. No, pamiętam. Tak? No to widzisz, jesteś najwyraźna. Albo jak Kleczkowska z tego. Jak ze Złotopolski. Tylko cień masz fioletowy, a nie zielony. No. Czekaj, co to jest? To jest to. Dobra, to idzie aus. Teraz szukam. Wiecie czego? Szukajcie gwiazdy. O! Mary! Będzie błyszczeć! Będzie się błyszczeć nasza gwiazda dzisiejszego programu. Więc to niesie za sobą... Oj, przepraszam! Szkodź. Niesie to za sobą ryzyko tego, że na szczyty kości policzkowych nakładamy dziewczyny. Rozświetlacz. Nie na oczy, nie. Ale nie, spoko. Nałożę Ani standardowo na nos, chociaż ona ma tutaj jakieś obiekcje do tego. Trochę jej rozświetlę czółko. I troszkę jej rozświetlę brodę i kupidyna, który ma na pewno na pół twarzy w tej chwili. Dobra, teraz przechodzę do makijażu. Jest płaski pędzelek do nakładania cienia. Ja specjalnie wzięłam taki cień, który jest kolorowy, ze względu na to, żebyście wy mogły widzieć konkretnie, jak ja tutaj, zrozumiecie, po prostu dzieło będę uprawiała w tej chwili. Więc watch out. W ogóle maluję pędzlem po oku? Nie wiem, nie patrzę, boję się, że stracę oko. Na pewno jest to oko.
jakaś jego część. Kurde, powiem wam, że naprawdę jak ludzie są... Zobaczyłaś się? Czekaj chwilę. Pokaż się tam. Dziewczyno. Co, za mało? Nie, powiem ci tak w sam raz. Tak? Dobrze. To teraz drugie oczko. Aż mi łzy poleciały z tego wszystkiego. Z tej radości. Skrzywdzona! Ja też. Co będzie dalej? Tak. Łzy mi zaczynają lecieć, generalnie nie mogę się śmiać, bo ci wszystko potapla. A teraz w ogóle będzie najlepszy trend. Trend w ogóle 2015 wiosna. I teraz ja jeszcze tutaj użyję takiego przepięknego koloru żywego, wiosennego. I Ani zaznaczę to załamanie powieki. Być może Ania załamanie powieki ma w innym miejscu niż ja. Co możecie zobaczyć na tym drugim filmiku? Obawiam się, Laura, że to takim podobnie wychodzi. Tak? Już płaczę jak druga kocha. Ja nie mogę płakać, bo ja nie potrafię nawet pod tą opaską otworzyć oczu. To chwała ci za co? No. Uwaga, uwaga, przygotuj się na najgorsze. Będzie cię to bolało chyba trochę, bo ten tusz ma tą silikonową szczoteczkę. Z Polaką. W ogóle co ja ci... Co ja robię? Ja sobie najpierw przytrzymuję te rzęsy do góry, żeby nie trafić, ale czuję, że nie trafiam w ogóle. Where jest ten podtusz? Zobacz się, dziewczyno. Jaka jesteś piękna. Piękna. W ogóle też chciałam zauważyć, że... Czekaj, się potrafię w okole dalej nic nie widzę. Powiem ci, że jak patrzę na siebie, to jestem tego pewna. Mało tego, nawet sobie teraz już makijaż zrobiłaś. Tak? No. No. Zapomniałam. Chcesz coś do brwi? Dajesz. Mam być gorsza. To jest w ogóle nowość, o której Ania ostatnio mówiła w swoim holu. Z Rossmana, czy skądś tam? Rossmana, nie? Mhm. No więc możecie ocenić. Nie oceniacie. Czy warto kupić, nie? Bo naprawdę można sobie takie fajne... Ups. Brwi zmalować. Trochę tam, trochę wkręcę. No, wkręć, żebyś nie złamała właśnie tego boję. O, już będzie teraz dobrze. Okej. Okay. To jest kolor czerwony chyba, nie? Pachnie ładnie. Taką... wisienką? Powiększymy Ani trochę usta, co się będziemy... Co się będziemy szczypać? Ups! Zęby. Boję się tego, co zobaczę, jak ściągnę tą opaskę, ale powiem wam, że nie mogę się doczekać, jak aż ją ściągnę, bo naprawdę już mnie bolą oczy. Mnie też. Czy już? Tak, już. Okej. Okay. Już tu laurytację rozwiązuję. Ja zaraz, wiesz, popłynie mi ten makijaż, bo jest tak jestem tak wzruszona, tak, że aż się popłakałam. Ale jasność! Matka! Ale to jest taka jasność, że to jest nie do zniesienia. Bo to jest naprawdę... To są nowe trendy, chciałam wam powiedzieć. Nowe trendy w makijażu na wiosnę 2015. Made by Laurin. Więc jeżeli wam się ten makijaż podoba, przepraszam was za moje marszczenie oczu, ale po prostu totalnie jeszcze się nie przyzwyczaiły do światła po tym makijażu. No, więc jeżeli ten makijaż wam się spodobał, to oczywiście klikajcie kciuka w górę, ponieważ taki talent jak mój jest niespotykany. Prawda? No. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Aha. Ogólnie, tak jak wspominałyśmy na wstępie, link do tego, jak wykonała makijaż Ania na mnie, będzie pod moim filmem. Więc jeżeli chcecie ocenić to, która wykonała lepszy makijaż, oczywiście kryteria oceniania nie są określone, więc
Możecie to oceniać albo względem tego, jak wam się to podoba, albo względem na przykład tego, która bardziej trafiła w odpowiednie miejsca. Więc jesteśmy ciekawi waszych komentarzy, waszych opinii i waszych ocen. A dziś już dziękujemy wam za oglądanie. Ja dziękuję bardzo Ani, że przybyła do mnie w odwiedziny i po prostu chciała mi dać tego oto krwistego buziaka po tym, jak zjadła kota. No i tu... No i my już się z wami żegnamy i zmywamy to z Ani twarzy. Może nam się uda. Kto wie. Ślemy wam buziaki, pa!